Państwa, Dariusz Szpakowski razem ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane dwie godziny widowiska. I piłka wybita do przodu. Becko. Becko. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Ryzykownie, ale udanie. A teraz przy piłce Jeremy. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Makun. Twarda walka, no i traci piłkę. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Wybijają teraz do przodu. Blisko pole karne, może strzelać. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Gwizdek i mamy rzut wolny. Dobrze, wbiega na wolne pole. Akcja zatrzymana. Przeszedł go bez problemu. Szybko odzyskał straconą piłkę. Fantastyczna interwencja. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Ładna wymiana. A teraz przy piłce Eto. No i po akcji rywale. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Przy piłce Jeremy. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Eto. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Rzeczywiście dobre podanie. Jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. No, chciało szukać rywala, ale nie udało się. Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Wspaniale przechwycił. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Skutecznie dograł do kolegi. Makun. No i przejęli w ostatniej chwili. Próbował, ale nie udało się. O, ładnie to zrobił. Może być groźnie. Ależ był blisko! Dosłownie centymetry nad poprzeczką.
Świetnie odebrali tę piłkę. Makun. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Dobrze, do przodu. No, wysoko teraz podawał. Becko. Zdecydował się dośrodkować. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Teraz Eto. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Piłka przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Eto, niedokładne podanie i strata piłki. Assou Ekotto. Eto teraz. Piłka w siatce. To jest dopiero pierwsze trafienie w tym meczu. Może teraz zespoły zdecydują się zagrać odważniej. Oddaję piłkę koledze. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Czy to wykorzysta? Mógł wyrównać, była doskonała okazja, ale ją zmarnował. Jeremy. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Koren. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Przy piłce Eto. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Jak wykorzysta ten przywilej korzyści? Sędzia poczekał na rozwój wypadków, jednak rzut wolny. Szybko, ale świetnie teraz zablokował. Dobre, dalekie wybicie. Dobrze podał. Stracili piłkę. Nie ma faulu, poprawny wślizg z boku. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. Eto. Dobrze teraz zdołał utrzymać się przy piłce. Nie było czasu do namysłu, wybija piłkę w aut i będą mieli rzut rożny.
głową w kierunku bramki. Kto wie, gdyby to trafił, to mogło być rozstrzygające trafienie w tym meczu. A tak muszą się męczyć dalej. Udane, wysokie podanie. Ach, zachwiał się, ale wciąż mocno stoi na nogach. No przejął, ale nie opanował piłki. No szkoda, za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Precko. Dobre odebranie piłki bez faulu. Bardzo dobre podanie. Piłka trafia w gracza z pola. Makun. No i Eto. Pogubił się obrońca. Daleko wybijają. Wysokie, celne podanie. Koren. Przechwyt, ale nie opanował. A teraz Eto. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No, prawie, ale nie opanował piłki. Jest dośrodkowanie. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Efektowny rajd z piłką. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Piłka wyszła na aut. To będzie podwójna zmiana. Eto. Zmylił obrońcę. Obronił, ale jest szat. Piękny gol. Ależ jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Bramkarz tutaj niestety sprezentował piłkę przeciwnikowi. Wyraźna zmiana taktyki zespołu przegrywającego, ale nie mają innego wyjścia. Postanowili zaatakować. Zdecydowali, że nie ma co czekać. Trzeba odrabiać straty, zanim skończy się mecz. Poprzeczka! Piłka poza boiskiem. Ach, słupek! No nie, to jest pomyłka. Kolejny raz udanie interweniuje. A teraz przy piłce Jeremy. Przegrał ten pojedynek obrońca, no i napastnik przy piłce. Koren ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ładne podanie. Dośrodkowanie. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. A teraz Jeremy. Makun. Dobrze i przejął. Ależ fatalnie teraz przestrzelił. Wysoko nad poprzeczką. Nie podoba się to kibicom, ale czasami nie ma innego wyjścia. Asu Ekoto. A teraz przy piłce Eto. Wymanewrował obrońców, no i teraz? I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie.
Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Teraz Eto. Niedobre podanie Eto. Niestety wprost pod nogi przeciwnika. Ach, już wydawało się, że... I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Ach, wydawało się, że... A jednak przejął. Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Makun. Podał ją. Stracili, ale odzyskali piłkę. Podanie, nieudany dribbling i strata. Będzie strzelał? Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Czy to wykorzysta? A jaka bramka! Prześledźmy tę bramkę, która zwiastuje dramatyczną końcówkę spotkania. Wyglądało na to, że spokojnie utrzymają dwubramkową przewagę, ale teraz sytuacja całkowicie się odmieniła. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2-1. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort.